Ach, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jako że wróciłem, nie bawiłem się jeszcze za bardzo z tą drugą drużyną urodzinową, jakkolwiek to brzmi, to zrobimy sobie pack opening. Jest tam coś ciekawego w sklepie. Na początku jednak dziękuję wam za pozytywne komentarze pod moimi vlogami, naprawdę fajnie widzieć taką pozytywną energię. Cieszę się, że to macie. Ja ogółem jestem naładowany. Problem polega na tym, że nie jestem jeszcze przystosowany do naszej strefy czasowej, dlatego filmy mogą się pojawiać o dziwnych godzinach, choć jutro powinno być już normalnie, jakoś o 15, niczego wam nie chcę obiecywać, ale 9 godzin różnicy było, no i trochę mi to może... Nie, no pewnie 2-3 dni będzie w porządku, mam taką nadzieję, zrobię wszystko co w mojej mocy, by normalnie funkcjonować i udało mi się trafić ukrytą bestię, która może zmienić moje życie w FIFA, dlatego jeśli nie widzieliście wczorajszego filmu, to zobaczcie go, bo otworzyłem tam pika z bohaterem. Daję wam 3 sekundy, 3, 2, 1, dobra, już. Witam z powrotem, a wszystkie osoby, które obejrzały vloga, oczywiście mają piąteczkę ode mnie. I tak, co tu jest? Paczka życzeń urodzinowych FUT. 3x87 plus gwarantowane. Szansa na piłkarza urodzinowego to 60%. Graczy na wypożyczenie 125 rzadkich. Trochę mój klub się stał biedny, dlatego otwieramy to na samym początku. Dlaczego niech paczka za 500 000 monet? I czy trafimy tego urodzinowego? Trzeba go po prostu trafić, nie ma innej opcji. To jest karta Champions League i będzie to Darmian. Nie wiem co o tym sądzić, nie wiem jaka jest kolejność tych zawodników, prawda? Podobnego gościa widziałem w Los Angeles, obsługiwał mnie w sklepie. Ciekawe, ciekawe, może sobie dorabia, kto wie? Ale słuchajcie, będą te urodziny, jest! Salah Cristiano Ronaldo! Pierwszy raz trafiony w tym roku, doczekałem się, no szkoda, że nie wtedy, gdy miał tego informa nowego, prawda? Ale jest i on, CR7, na co nas trzeba dogonić tego Messiego? Paczka potężna, ten Pessina bardzo dobrze wygląda, w końcu 4 na 5 ma, ale kosztuje pewnie z 20-30 tysięcy, co nie? No tak, a statystyki tak naprawdę lepsze od Markizo na papierze, więc tak, bardzo solidne fodery i może jakaś ikona się na końcu kryje, poczekajcie, bo ja naprawdę nie wiem jaka jest kolejność tych kart, będzie jakaś ikona czy nie, będzie czy nie będzie, będzie czy nie będzie, będzie, nie ma, niestety jest Henderson, super. Zobaczmy czy kogoś fajnego urodzinowego przetestuje, no jest Mats Hummels, którego już gdzieś trafiłem na wypożyczeniu chyba, nie wiem nawet, nie wiem gdzie. I ikona urodzinowa, Barnes i Kluivert. Problem polega na tym, że Barnesa sobie kupiłem już, dlatego weźmiemy Kluiverta, no dwie karty, mega tanie, szkoda. Czekajcie, to można otworzyć jeszcze raz? Ojej, to może coś innego, pośrednia ikona, nie, te ikony to 66 rzadkich, 43 na urodzinową, 34 na urodzinową. Najpierw to ja bym coś wymiennego otworzył, bo później narzekam, że nie mam monet, teraz by się zastrzyk przydał, dlatego bierzemy tylko 18% na urodzinowego, jednak wymienny Vini, kurde, grałem na niego, bo sobie już tam coś pykałem, nie, i... Kartę marzenie, tyle powiem, a my mamy Koulibalego, którego przed chwilą trafiłem, dobrze, że to jest wymienne, bo dostanę za niego 20 tysięcy, choć warto teraz trzymać te karty, ponieważ słyszałem, że ma pojawić się paczka z gwarantowaną urodzinową, nie, nie, po prostu ma być szansa na trafienie ikony Toty, co mnie bardzo cieszy. Dobra, robimy jeszcze raz tę paczkę za 500 000, nie? Dlaczego nie? Wróciłem, no to otwieramy. Szansa na ikonę to 5,2, dlatego niech będzie to ikona, niech będzie to legendarna paczka, którą zapamiętamy na zawsze... I to jest Gonzalo jakiś, czy Pedro Gonçalves? To nie jest ikona. Aha, aha, dużo kolorów, znów Darmian. Co ja z nim zrobiłem? Czego przyniosłem do... Nie no, tu jest tragedia. Ten Carlson spoko wygląda, jakby dostał jeszcze jedną kartę, ale można go z ławeczki wpuścić, jednak zwinność 99, równowaga 97. Jest Pessina, tym razem inny, ponieważ 5 na 4, będę mógł sobie wybierać. Dobra, kto będzie wypożyczony? 50 duplikatów, tym razem jest to Pessina wow, naprawdę cieszę się, że są tak hojni z tymi wypożyczonymi zawodnikami. No i teraz weźmy sobie dla odmiany Verona, ale nie no, nie, co to jest? Może serio tutaj się kryje ta ikona, gdzieś na końcu, będzie czy nie? Ta paczka była mega słaba. Dobra, ogarnięte, zrobiłem sobie jeden skład na Rabiota, jeden skład Nkunku i przez to mam jeszcze jakieś rozbudowy, jednak jutro już jest kolejny event, Trophy Titans. Zobaczymy jak to przetłumaczą, oby tylko nie tytanowe trofea, bo nie o to tutaj chodzi. Tytani trofeów, może coś takiego. Na szczęście ja za to nie odpowiadam. Jednak, czy ja sobie coś jeszcze fajnego zachowałem? Mam 10x82+, to było po prostu za codzienne logowania, tak mi się wydaje. Ja czuję niedosyt, bo nie trafiłem karty, która zmienia moje życie. Trafiłem ją wczoraj, przedwczoraj, w pięknym Palos Verdes. Tutaj, Jezu, 3 dni temu to było, ja nie wiem, mam zaburzoną koncepcję czasu teraz. No to, nie, no to słabiutko. Kiedy ja tam byłem? W poniedziałek, teraz jest czwartek. No to przed chwilą właściwie, jeny. Dobra, zaraz trzeba coś zagrać, zaraz trzeba wam pokazać moje nowe zakupy. To otwórzmy jeszcze paczkę z gwarancją 83+. Chcę trafić kogoś innego niż Pessinę, bo to jest tragedia, żeby otworzyć paczki o wartości 1 000 000 monet i trafić 2 razy Pessinę. No ja was proszę.
Naprawdę myślałem, że jak nie otwierałem paczek na konsoli kilka dni, to tutaj, nie wiem, z konfetti mnie będzie jej witało, a na razie to dostałem... Niestety, no przepraszam, trafiłem Cristiano Ronaldo, nie narzekam jeszcze teraz Moreno, życie jest piękne. Bo jest. Paczka elitarna, wymienna, no bo jednak za dużo tych paczek niewymiennych jest, za dużo ich otwieram. Jak chcę zarobić pieniądze, to muszę trafić... Motma i to będzie Tapsoba! Ojej, jego karta Future Stars była piękna. Jednak problem polega na tym, że teraz... Patrząc na to, ilu mamy środkowych obrońców, którzy są mega szybcy, on nie robi niestety wielkiego wrażenia, plus chyba przez narodowość trudno dać mu pełne zgranie, akurat w mojej drużynie nie byłoby aż tak źle, ale to jest wszystko? Naprawdę jeden Tapsoba na paczkę za 3 KFP? Dobra, wystarczy tych paczek, pootwieramy sobie więcej jutro, ale że jutro albo na streamie, albo w sobotnim odcinku, nie obiecuję, że będzie stream, bo naprawdę zobaczymy, jak będę funkcjonował. Wydawało mi się, że już odbierałem nagrodę za Rivalsy. Aha, bo dzisiaj jest czwartek, już jest ten, nowe Rivalsy. Dobra, to dobrze, że wygrałem kilka meczów wczoraj, bo robiłem to nieświadomie, prawdę mówiąc. Mówię, myślałem, że jest czwartek wczoraj, cokolwiek. Jestem w lidze pierwszej, zakwalifikowany do Food Champions jestem, bo zrobiłem to przed wyjazdem. No i co, no chciałbym się wbić do elitarnej. I czas na nowy skład. Panie i panowie, musiałem go kupić. Wayne Rooney, wreszcie mega grywalny. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Z myśliwym, no... Tempo po prostu idealne, nie ma się do czego przyczepić, to właśnie dzisiaj legendę Premier League przetestujemy. No jest to jeden z piłkarzy, którego mega miło wspominam ze swojego dzieciństwa, między innymi przez reklamy Total 90 Laser miały coś w sobie, ale jednak Rooney wydaje mi się, że był popularny w Polsce w tamtych latach 80. Nie no, aż tak dawno to nie było. I prócz niego kupiłem też Barnesa, no bo musi być równowaga, jedna legenda Manchester United, to i jedna legenda Liverpool. Jak widzicie, 7 meczów zagrałem, 5 bramek, 2 asysty, szczerze jest dobry. No i musiałem wrzucić Marquinhosa do wyjściowej jedenastki, dlatego kupiłem też Fabiana Ruiz za jedyne 162 tysiące. Niestety nie ma pełnego zgrania. Pewnie Barnes będzie pierwszą osobą, która poleci, bo Isak musi być. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie obecnie grać bez Isaka. To jest kompletny potwór. 98 meczów, 94 bramki i 39 asyst. To są statystyki naprawdę na poziomie jednego z najlepszych napastników w grze. I ja uważam, na next genie, tutaj PS5, prawda, że to jest obecnie jeden z najlepszych napastników. No możecie się z tym nie zgadzać, ale w Rivalsach nie zawodzi. W Food Champions nie zawodzi. No i oczywiście nowy Alovairan. Stwierdziłem, że nie będę go wrzucał do pierwszej drużyny, będzie naszym super zmiennikiem, bo jednak takiego super zmiennika warto mieć wystarczająco wiele razy. Widzieliście go w akcji, dlatego niech mnie ratuje na razie tylko z ławki. No i tak, chciałbym kogoś przetestować, kogo trafiłem. Problem polega na tym, że nie ma za bardzo kogo testować, bo nie trafiłem dzisiaj piłkarza zmieniającego moje życie. Isak czeka teraz na plus jeden i tak naprawdę Newcastle może nie przegrać tych kolejnych wymaganych meczów, dlatego taki Isak oceniony na 93 to byłby już kompletny kosmos, ale tak, no uważam, że ławkę mam gotową. Dobra, wracamy i oczywiście gra musiała się zepsuć, nie widać nazwy klubu mojego rywala, widać za to jego cudownych napastników. No bardzo możliwe, że jest sympatykiem Arsenalu, albo, no dobra, ma Tifo, Koza, pozdrawiam cię serdecznie. No to jedziemy, powrót po, kurde, czuję się... Jakby to były lata. Mimo, że filmy i tak się codziennie z małym wyjątkiem pojawiały na kanale, tak jednak ja to lubię w YouTubie, że może mnie nie być, a i tak jestem. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób przez moje filmy rzuciło wcześniej okiem na Isaka, a teraz Barnes! I to jest ponownie Casillas. To... Ja nie rozumiem, jak on mógł kosztować w pewnym momencie 280 tysięcy. Gwarantowane były praktycznie dla niego 2 upgrade'y. Wracał po kontuzji, ale cóż, rynek w tej grze jest dosyć specyficzny, dlatego no ten, kto go kupił za te 280 tysięcy, to na pewno teraz ma na twarzy szeroki uśmiech, ale nie dlatego, że go sprzeda z profitem, prawda? Chodzi o to, że za 280 tysięcy to jest niesamowita promocja. Jestem pewien, że on lepiej się w tym meczu pokaże niż ten Nazario. Dobra, jest Johan. Ja sobie tak już w samolocie układałem w głowie składy, którym zagram po powrocie. Zapomniałem, że mam Johana. Spokojnie, jest w składzie, okej? Nieważne, po co to mówię. W ogóle piłka nożna też była ostatnio na lotnisku, miałem taką przesiadkę, że mogłem sobie obejrzeć cały mecz Chelsea z Liverpoolem i bardzo się cieszę, że w trakcie tej dwugodzinnej przesiadki została mi dostarczona tak ogromna rozrywka, choć nie, no Chelsea próbowało, prawda, mieli pecha tak naprawdę, że tego nie wygrali, bo ta ręka Havertza, no ale była ręka, trzeba to powiedzieć, była ręka, teraz spalony. Dobra, jedziemy, Isak, czy z dystansu potrafi, no potrafi, bo jest corner. W ogóle wybrałbym się na Premier League jeszcze w tym sezonie. Liverpool miał fartę, tak kończąc ten temat, farta, że nie przegrał tego meczu, tak uważam. Ale tak sobie myślę, gdzie mogę się wybrać? Chciałbym zobaczyć jakiś nowoczesny stadion. Mam taką ochotę po Ameryce, sorry, więc albo Tottenham, albo Etihad. Etihad też wygląda przyzwoicie.
No i Manchester City gwarantuje dobry futbol, dlatego przemyślę to. A teraz Jude? Nie no, podanie na Pustaka i to jest... Czemu Izak to przyjął? Ja od razu strzelałem. Jeny! Izak, to musiało się dobrze skończyć i Johan, to było bardzo słabe uderzenie, szkoda, bo może trzeba było podejść, nie wiem, no jednak takim Johanem to chcę próbować czasami troszeczkę z większej odległości, ale też Barnes na lewej nodze, fineska i mamy 1-0, kurde, naprawdę jak na 180 tysięcy on jest mega dobry, zdziwiłem się, że jest aż tak tani, no ale co mogę powiedzieć, lepiej dla mnie. Niestety Rooney kompletnie niewidoczny w tym spotkaniu, ale może teraz się to zmieni. Ponownie Barnes i właściwie już trzeba było grać drugiego Anglika, Fabian. Ostatnia akcja, tak zerkam na zegarek, jest piłka do Izaka, Johan! No i co no, 2-0, proste! Dobra, Barnes grał fajnie, ale trzeba sprawdzić Alovairana. Aj, pomyłka, Nazario! Okej, ładnie skończył, 1-2. Okej, to się udało, Capdevila zgubiony, podanie, kurde, podanie miało być i niestety to może zadecydować o wyniku tego spotkania. Ostatnia akcja należy do przeciwnika, ale nie do końca, ponieważ Lucio już to ogarnie do samego końca. Mamy zwycięstwo, dobry powrót, choć mogłem wygrać wyżej. Czas na mały przerywnik, jakaś sympatyczna paczka w sklepie, 11 razy, a dlaczego nie? Na pewno nie trafię z tego nic jutro w trakcie nowego eventu, to mogę nie trafić teraz. Jest to karta w formie, a drużynę mamy dosyć przyzwoitą, SP o 85, Bonaventura. I jeszcze Ruben Dias, a reszta, no niestety do niczego się nie przyda. Jak na paczkę za nic, to jestem zadowolony. O jeny, to będzie rzezi. Jest na szczęście tylko Mbappé, nie ma Ovairana, nie ma reszty ekipy, to dobrze. Dobra, kolego Maldiniego, no ale jakiś zwykły Maldini ma to robić. 1-0, Izak, prosto i skutecznie. Dobra, Izak, przyjmij to proszę, dobrze, 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 dwójka, tak jest. No dobra, nie ma spalonego, a to oznacza tylko jedno. Izak, kurde, nie ma. Aleksander Arnold będzie 3, prawda? Wayne Rooney, tak jest, perfekcyjne dośrodkowanie, no i rywal został zniszczony. Chcę gwarancję dobrej oceny ogólnej, czy ja coś takiego w ogóle tutaj mam? No, nie chodzi mi za bardzo 80+, zebrało się trochę nagród za Division Rivals. Tym zajmiemy się jutro, niech będzie po prostu ta paczka z SBC. I to jest karta Champions League, Francja? Nie mam pojęcia, kto to może być. Ej, Mike, okej, jako że nie mam jego karty, to ty, to, a właściwie to ty wyróżnienie, cokolwiek. No to bardzo fajnie, często potrzebuję kogoś z Włoch, z Ligi Włoskiej, wiem, że jest Francuzem. Czuję niedosyt przy tym powrocie, dlatego musimy zakończyć to w wielkim stylu. 5 walkoutów, 3 karty specjalne, tak to widzę i to znów Champions League. Ale może Haaland jakiś, Niemiec, SPD? Kimmich, przepiękny foder, 90, mówię foder, bo niestety, no, nie jest tak drogi jak jego karta zimowa, ale jest to bardzo dobry traf, bo wydaje mi się, że wyjdę co najmniej na 0, patrząc na to, co przepalałem, a jeszcze w środku mamy, no dokładnie, wyjdę na 0. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jutro widzimy się oczywiście o 15 i tak właściwie to życzę wam już wesołych świąt, bo w końcu zaczęliśmy ten wielkanocny okres. Trzymajcie się, cześć!